Cześć kochani, tutaj Zoria Blue. Witam was w 27 odcinku waszego ulubionego podcastu przy zapalonym świetle. Troszkę nietypowo, bo zwykle począteczek i wstęp odcinka to jest jakiś fragment potem mojej rozmowy z gościem, ale teraz musiałam nagrać dodatkowe intro, ponieważ ten odcinek nagrywałam już jakoś w połowie chyba grudnia. I jest tam nagrane intro, które też zaraz usłyszycie, że się długo nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, a to aż tak prawda nie jest, więc chciałam tutaj dograć. A poza tym jest taka u mnie nowość. Kilka razy ktoś mi pisał, czy można mnie jakoś wesprzeć finansowo, bo robię content za darmo i podcasty są za darmo i można się nimi cieszyć za darmo. I tak też zostanie, nie planuję jakiejś części mieć za paywallem czy coś w tym stylu. I było mi trochę głupio, myślę, że jakby o hajs jakoś prosić, czy nie wiem w ogóle, jakoś po prostu jakieś głupio, bo robię to dla fanu i wiecie, zwykle jak robicie coś, co jest waszym mega hobby i zajawką, to nie myślicie o tej kwestii monetyzacji. No ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to kurde głupio by było nie skorzystać, nie? W związku z tym założyłam dwie opcje, bo wiem, że mogą być dwie opcje chęci po prostu wsparcia mnie. Jedna opcja to jest ko-fi.com. Do wszystkiego tego będą linki, czy są już linki w zasadzie na Instagramie na przykład, w Linktree. Ko-fi.com przy zapalonym świetle to jest taka platforma, gdzie można mi kupić kawę i to w sumie bardzo dobrze współgra, bo jestem uzależniona od kawy chyba od 14 roku życia i zawsze rano piję kawę i wszyscy moi dobrzy znajomi wiedzą, że nie można przed pierwszą kawą po prostu ze mną rozmawiać, ani mnie dziubać. Tam kawa mi się, że tam stoi 3 dolce i to jest po prostu jednorazowa wpłata. Oczywiście możecie kupić tych kaw 69 na przykład, jak chcecie i będę miała na dłużej. Więc to jest taka jednorazowa opcja. No i powstał też Patronite, jak to bywa w Polsce, sporo ludzi to tam ma i tam się wspiera twórcę jakąś jedną z kilku wymienionych kwot i jest to do momentu, kiedy jakby skasujecie tą subskrypcję, czyli jakby miesięczne wsparcie. Więc jeżeli ktoś woli coś takiego i na przykład chce mi jakieś tam 6,90 posłać, miałam takie moje żarciki, suchary 6,9, podcast o seksualności, ale no wiecie co, trzeba się śmiać nawet z sucharów. Więc wpadajcie tam, a poza tym na Instagramy i Facebooki, a teraz za chwilkę będzie intro, powiedzmy, muzyczne. Nie będę śpiewać, spoczko. A potem już odcinek, zajebisty odcinek z Lady Perse o pracy Dominy. To do usłyszenia za kilkanaście sekund po intro. Pa, pa! Cześć, to Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Cześć, tu Zoria Blue. Długo się nie słyszeliśmy w podcaście, ale jestem, nie zginęłam, tylko pracuję, mam teraz nową pracę, więc ostatnio było mniej czasu, ale od grudnia znowu nagrywam, więc możecie usłyszeć mój głos i głos mojej gościni, którą za chwilę przedstawię, ale nie uzgodniłyśmy, jak się mam przedstawić, więc sobie zastanów się, jak chcesz być przedstawiona. A ja w tym czasie jeszcze powiem, że możecie mnie znaleźć na pewno na Instagramie, ostatnio jestem na mniej aktywna, ale są tam wszystkie informacje na bieżąco, jaki jest odcinek, o czym czasem sobie rozmawiamy o różnych tematach. No i oczywiście podcast na różnych platformach, jakbyście dali na Apple Podcast na przykład jakiś rating dobry, to by było fajnie, bo wtedy więcej ludzi go zobaczy. Albo na przykład dali subskrypcję, czy tam suba, jak mówią niektórzy, tak? Ja sobie dostałam na to, whatever, na YouTubie. Albo na przykład, wiem teraz na Spotify jest taka możliwość, że się tam zaznaczy dzwoneczek i dzięki temu będziecie mieli powiadomienie, że jest nowy odcinek waszego ulubionego podcastu, który miał oczywiście przy zapalonym świetle. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Już wymyśliłaś, jak się chcesz przedstawić? Myślę, że tak jak jestem znana w mediach, czyli Perse, dla znajomych Persowa. Okej, Persowa, sweet, Persunia. Tak, o nie, teraz to zabrzmiało, poczekaj, Persunia teraz zabrało bardzo dwuznacznie. Nie chciałam mieć takiego openingu. No, a skąd się wzięło? Wiesz co, to jest akurat bardzo długa historia, jak okej, do tego doszło. Dobra, dajesz, mamy jeszcze 57 minut. Okej, dobrze. No to tak w skrócie,
Było tak, że jak zaczęłam się gdzieś tam zajmować dominacją, jak poznawałam pierwszych uległych i tak dalej, to właściwie nie miałam swojej ksywki, nie miałam jakiegoś takiego swojego określenia i tak dalej. Gdzieś tam cały czas tego szukałam, żeby nie musieć przedstawiać się swoim imieniem albo jakimś zmyślonym imieniem. Dobra, tutaj, żebyście wiedzieli, taki backstage, to musieliśmy przerwać, bo przyjechał ma jedzenie z Wolta, czy z Uber Eats, czy z czegoś, więc to jest bardzo ważna rzecz, bardzo No ważna rzecz, niedoceniana. Super timing, powiem tak, lepiej, że teraz, niż jakby się to stało jakoś w połowie lub pod koniec, więc myślę, że akurat timing nie jest najgorszy. Dobra, to powiedz, mówiłaś, że musiałaś wymyślić sobie po prostu jakąś ksywkę, żeby się swoim imieniem tak, przedstawiać. Tak. I akurat był wtedy taki ciekawy moment, bo poznałam uległego, który gdzieś tam przychodził do mnie dość regularnie na sesję, poznawaliśmy się, ja też gdzieś tam mocno poznawałam siebie i swoją drogę w dominacji z nim. I to był mężczyzna dość starszy i w pewnym momencie powiedział mi, że kiedyś jak jeszcze studiował, czy chodził do szkoły, nie pamiętam już dokładnie, to w środku tej uczelni był cytat Per Astra Ad Astra, przez cierpienie do gwiazd. I że bardzo mu się to ze mną kojarzy. Jakoś tak mieliśmy bardzo dużo zawsze rozmów o filozofii, o gdzieś tam do tego, do czego dążymy właściwie w dominacji, jak to miało wyglądać, do czego to ma doprowadzić. I jakoś właśnie ten cytat mu utkwił w głowie. I jakoś tak zaczęłam ten cytat analizować w sobie, jakoś go zmieniać, obracać. I było po prostu 10 tysięcy różnych wersji, aż w końcu najprostsze i najszybsze powstało per se. Też dlatego, że powiedzmy jest najbardziej unikalne, bo nie chciała być 10. z kolei Mistress Pain albo coś w tym stylu. Po prostu chciałam, żeby to było takie moje, żebym czuła się z tym i żeby to nie było jedno z 10. Jakby nie mówię, że jak ktoś ma powiedzmy ksywkę dość popularną, że to jest coś złego, absolutnie. Bo są osoby, które mają powiedzmy dość popularny pseudonim, a mimo tego jakby są super i po prostu nie przykładają tak wielkiej wagi do tego. Więc każdy ma swój priorytet tak naprawdę. Musiał się z tym czuć jakoś, nie? Każdy tak, ma swoją tak, estetykę, jakiś inny gust, więc też. Ciekawe, ja tak typowałam, że Lady Persefonia, czy coś w tym stylu. Nie, ale bardzo dużo osób tak. Niektórzy myślą też o Persach, bo jak byłam młodsza, miałam kiedyś Persa w domu, ale to nie, to zupełnie nie jest to. Chociaż tak, kociarą jestem straszną. Okej, sweet. A kiedy to było, jak zaczynałaś? Wiesz co, to było na początku studiów, miałam wtedy jakieś 19 lat, powiedzmy wtedy poznałam pierwszą taką osobę, pierwszego partnera, który gdzieś tam powiedział mi o swoich upodobaniach w stronę femdom, a zaczęło się to jeszcze wcześniej od tego, że mój znajomy był organizatorem imprez fetyszowych w Warszawie. I jako, że byłam nowa tutaj, nie miałam tutaj absolutnie nikogo, żadnych znajomych, przyjaciół, to chodziłam po prostu tam, bo tam miałam jednego znajomego, który przedstawiał mnie swoim znajomym, więc mogłam się tam zbudować tą bazę znajomości. No i zaczęłam poznawać tych ludzi, rozmawiać z nimi, dowiadywać się. Byłam powiedzmy, przyszłam tam z poziomu zwykłej dziewczyny, która gdzieś tam miała niewielkie doświadczenie związkowe, życiowe i nagle poznaje ludzi, którzy żyją w zupełnie alternatywnej rzeczywistości, w jakichś zupełnie innych układach życiowych i zaczęłam się dowiadywać, jak u nich to funkcjonuje, co oni właściwie w tym widzą, co im to daje. Jakby zostałam wrzucona do środowiska, które było niesamowicie wręcz otwarte, tolerancyjne, ciekawe na wszystkie możliwe różności. I no... I będąc właśnie w tym środowisku, poznałam partnera, który wiedząc, że właśnie interesuje się tym, że chodzę na tego typu imprezy, przyznał mi się do tego, że interesuje go tego typu forma spędzania wolnego czasu. I gdzieś tam zaczęliśmy razem eksperymentować. I to był właśnie ten wiek około 19 lat, kiedy miałam swoje powiedzmy pierwsze takie poważniejsze podejścia do tego typu relacji. No i później gdzieś tam jak zaczęłam się powoli określać jako osoba dominująca na imprezach, bo gdzieś tam poczułam, że rzeczywiście tak, to jest to, w czym się fajnie czuję, to jest to, co mnie realizuje, to zaczęłam poznawać inne osoby dominujące, bo to trochę tak działa, że jak zaczynasz się określać w jakiś sposób, to nagle zaczynasz przyciągać takie osoby do siebie i one zaczęły mi opowiadać o swoich doświadczeniach, jak to wygląda u nich i jakoś tak bardzo naturalnie stworzyła się taka pewna społeczność wokół mnie.
Czyli to było coś, co w tobie zobaczył twój partner jako jakiś potencjał, a ty na przykład nie widziałaś wcześniej, że to by ci się spodobało, on to wyczuł, czy na przykład miałaś takie wcześniej już myśli, ale nie miałaś na przykład kogoś, z kim byś się czuła komfortowo w tym eksperymentowaniu? Znaczy powiem ci tak, mając wcześniej powiedzmy partnera, bo jak gdzieś przez całe liceum miałam jednego chłopaka, gdzieś tam rozstaliśmy się w okresie maturalnym, to nie wchodząc może w jakieś takie intymne mocno szczegóły, ale gdzieś tam próbowaliśmy różnych rzeczy. W sensie to nie było wtedy nazwane, bo jak 18-17-latkowie, którzy wcześniej nigdy z nikim nie byli i powiedzmy są z dość konserwatywnego środowiska, nagle mają określać rzeczy, które robią ze sobą w łóżku. Więc to było po prostu próbowanie, robienie rzeczy mocno na wyczucie, ale teraz jak patrzę na to z perspektywy tych paru lat, to jakby widzę, że rzeczywiście jakby mocno przeważała tam moja dominacja, mocno gdzieś tam wchodziły w ruch różne praktyki. Po prostu wtedy to nie było nazwane. Wtedy to było na zasadzie po prostu dwójki osób, które wspólnie ze sobą chcą siebie eksplorować i doznawać fajnych rzeczy, niekoniecznie nazywając to i wpychając w jakąkolwiek szufladę. Dopiero taki nazwany femdom, gdzie rzeczywiście był ten podział siły, gdzie było to określenie, że ja będę teraz twoim uległym, ty będziesz moją panią, no to był wtedy w wieku 19 lat. Ciekawe, że o tym mówisz właśnie, że często pewne rzeczy już się zaczyna robić albo pokazuje się sam pewien potencjał, ale człowiek nie ma jakichś narzędzi albo właśnie słów do nazwania tego i dopiero później patrząc wstecz zaczyna sobie uświadamiać, co go doprowadziło do tego momentu, w którym jest teraz. Jeśli ci nie przeszkadza, zapytam ile masz lat, bardziej o to, żebyśmy wiedzieli, na przykład wiesz, to było 19 lat, a teraz masz? 23. Okej, czyli w miarę jeszcze tak niedawno, ale tak, jesteś, tak. Określa się już jako profesjonalna domina? Wiesz co, zajmuję się tym zawodowo już tak powiedzmy od 2-3 lat, bardziej od 2 bym powiedziała. Jest to moje główne źródło utrzymania, właściwie jedyne źródło utrzymania. W tym momencie też już zatrudniam 2 osoby, które pracują dla mnie. I a co myślę, robią? W sensie jakieś social media, czy... Nie, akurat social media jako social media obsługuję sama, bardziej gdzieś tam strona informatyczno-techniczna mojej pracy, czyli gdzieś tam programowanie pewnych wtyczek, żeby wrzucać klipy na różne clipstory w tym samym momencie, tworzenie trailerów, montowanie tego. Taka powiedzmy bardziej techniczna strona tej pracy, która zdecydowanie nie jest moją ulubioną częścią i którą najchętniej bym wykreśliła, a no, ktoś to musi robić, więc wolę, żeby to robił ktoś inny. Ale to jest mega ciekawe, że o tym wspomniałaś, bo często ludzie, jeszcze pewnie pogadamy o tym, na czym twoja praca polega dokładniej, ale bardziej, wiesz, oni coś widzą, że tam jakieś zdjęcia fajne na social mediach i tak wydaje, że tylko sobie robisz zdjęcia i filmiki czy coś i to taka zajebista praca, to tak często jak z ludźmi, co jakieś influencing robią czy coś, ale później za tym masz milion innych rzeczy, chociażby właśnie coś takiego, że musisz administrować tymi treściami w jakiś sposób. Tak, tak, ale wiesz, trzeba też pamiętać, że dużą częścią mojej pracy jest właśnie sprawianie, żeby ludzie myśleli, że to jest takie proste i cudowne i jedynie wstaję rano, biję mojego niewolnika spod łóżka po twarzy, zakładam lateks, wysokie buty i nie wiem, idę do mojej piwnicy pełnej zabawek. No. Oczywiście jasne. Może nie wygląda to aż tak i no, duża część mojej pracy to jest właśnie tworzenie takiego pozoru, że tak rzeczywiście jest, to disclaimer, moje życie jest też normalne. Też czasami muszę iść chodzisz do sklepu. Chodzisz do żabki czasem. Zdarza mi się. Paczkomatu. Zdarza mi się, więc... Ale no tak, jakby ludzie kupują fantazję. Ludzie nie chcą kupować jakby rzeczywistości. Tu chodzi też właśnie o wykreowanie jakiejś takiej fantazji, tak jak patrzymy na celebrytów, tak jak patrzymy na jakieś postaci fikcyjne. Oczywiście ja nigdy nie mówię, że per se to jest wykreowana przeze mnie postać, którą stworzyłam. Nie. To jest duża część mnie, tylko że wycięta i okrojona z tych wszystkich aspektów, których nie chcę pokazywać publicznie. To jest po prostu jedna z moich twarzy, tylko wyciągnięta powiedzmy i pokazana szerszej publiczności.
Pewnie u ciebie to jest bardziej, tym bardziej rozdzielone, że to jest twoja praca, jeszcze do tego masz ten pseudonim i jakby o to chodzi, o tą fantazję, ale tak naprawdę jak popatrzymy na social media, no to na tym to polega trochę, nawet jak człowiek by nie chciał tego robić świadomie, to jednak tak to robi, bo nie dzieli się z każdą informacją, jak ma zły dzień i tak dalej, tylko może nieświadomie, ale też coś tam kreuje. Mm-hmm. Ale bardzo ciekawe jest, że w ogóle... Nie chcę absolutnie tak jakby to jakoś oceniająco, aby to jakoś też paternalistycznie albo maternalistycznie zabrzmiało, ale mam takie wrażenie z tego, że jak w miarę niedawno odkryłaś to, że masz takie bardzo dojrzałe podejście do tego, co to ma być i na czym jakby to, jak ta praca ma wyglądać właśnie. Wiesz, to tworzenie fantazji to jest strasznie, strasznie super, że tak do tego podchodzisz. Wiesz co, myślę, że bardzo duży wpływ po prostu miało to, na jakie osoby wpadłam na samym początku swojej pracy. I nie mówię tutaj tylko o innych dominach, ale też o pierwszych uległych, z którymi gdzieś tam miałam swoją relację i przy których się odkrywałam i tego typu sprawy, bo... Wydaje mi się, że gdyby nie fakt, że wpadłam na te osoby, które pokazały mi, jak to wygląda z ich perspektywy, jak to może wyglądać, to mogłoby to nie wyglądać tak jak teraz. Czy ja się czuję jakoś niesamowicie dojrzała w tej pracy? Może trochę, nie wiem, moi znajomi bardzo często określają moje podejście do życia i do pracy dość zabawny, ale bardzo trafny sposób, że jestem trochę połączeniem staruszki i bardzo małego dziecka. Że czasami jak się mnie słucha, to mam przemyślenia 80-letniej kobiety, która widziała już wszystko w życiu i takiej właśnie matrony. A czasami mam po prostu absolutnie szalone podejście do różnych tematów i bardzo takie nietuzinkowe. Blisko dziecięcego. Wiesz co, tak teraz pomyślałam, bo nie powiedzieliśmy tego na wstępie. Powiedz w ogóle, na czym polega twoja praca, bo pewnie są osoby, które nie do końca wiedzą. Jasne, na przykład. Jasne. Od razu też zareklamuję, że są dwa odcinki, jak zawsze nie pamiętam numerów tych odcinków, ale robiłam dwa odcinki o BDSM. Jeden o wprowadzeniu do BDSM w pierwszym sezonie, a drugi był niedawno o bezpieczeństwie BDSM, więc jakby ktoś zupełnie jest też zielony, to po dosłuchaniu tego możecie sobie wrócić do tamtych. No a teraz jeszcze wracając już do pytania, czym się tak naprawdę zajmujesz? Tak, no ja jestem dominą i pracuję również jako domina komercyjna. Na początku powiedzmy... O właśnie, bo ja powiedziałam profesjonalna, a to tak głupio trochę brzmi, może faktycznie tak, komercyjna. Tak. Jakby ale... można być profesjonalną dominą, niekoniecznie zarabiając za tym pieniądze, więc myślę, że dokładnie. Komercyjna jest lepszym trochę określeniem. To cofam. Tak, no i na samym początku mojej pracy wyglądało to tak. Tak, mamy gościa właśnie. Cześć, kot. Zobaczyłam ucho w kamerce właśnie. Tak. Na początku wyglądało to tak, że zarabiałam tak naprawdę tylko z sesji komercyjnych. To znaczy, jeżeli uległy chciał się ze mną spotkać jako z dominą, chciał, żebym poprowadziła mu sesję, chciał się czegoś dowiedzieć na temat femdomu, zbudować powiedzmy jakąś relację femdomową ze mną, to mógł umówić się ze mną na sesję i koszta tej sesji leżały po stronie uległego i też był to dla mnie jakiś tam sposób na życie. W tym momencie sesji komercyjnych robię bardzo, bardzo niewiele. Ostatnio miałam z miesiąc temu ponad. Aha. Raczej w tym momencie, jak już robię sesje komercyjne, to albo z uległymi, których już znam od dawna, albo jakieś powiedzmy bardzo ciekawe, typu niedawno miałam sesję z uległym z Francji, 16-godzinną i zgodziłam się w sumie tylko dlatego, że to była bardzo długa sesja i zapowiadała się naprawdę bardzo ciekawie. Dlatego się na nią zdecydowałam, ale w tym momencie tak naprawdę cały mój zarobek to są zarobki online, czyli sprzedaż filmów, sprzedaż klipów, prowadzenie OnlyFansa, tak i właśnie w tym momencie tym się zajmuję, prowadzę, Jezu, żeby ci nie skłamać, w tym momencie 6 płatnych platform, gdzie sprzedaję swoje treści. Do tego z jakieś 5 kont na różnych social mediach. O, shit. No, sporo tego. Sporo administracji i wszystkiego. A dlaczego się przesunęłaś, że jest jakby dla ciebie łatwiejsze, większe zarobki, już ci nie chciało z ludźmi spotykać się tak bardzo? Wiesz co, znaczy powiem tak bardzo prozaicznie, bo jak jesteś dominą komercyjną, to zaczynasz traktować BDSM jak pewną usługę i można się z tym nie zgodzić, można powiedzieć, że
to ulegli muszą się dopasować, przychodzą do Dominy z pieniędzmi w zębach i to ona decyduje, co robi, ale no niestety to tak nie działa i to jest jednak pewnego rodzaju usługa i tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto przekroczy próg twoich drzwi, nigdy nie wiesz, kto się pojawi i może ja nie miałam jakoś super dużo nieprzyjemnych sytuacji, ale zdarzały się sesje, które nie były przyjemne, które na przykład w połowie już tylko były ciągnięte do końca, gdzie nie czułam się fajnie. Oczywiście no ich było dużo, dużo mniej, to były przypadki sporadyczne, ale w pewnym momencie doszłam do takiego etapu, gdzie stwierdziłam, że chcę sama sobie wybierać z kim i w jaki sposób chcę eksplorować femdom, gdzie nie chcę być zależna od tego, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie na moją sesję, żeby móc opłacić rachunki, gdzie, no nie wiem, ja zawsze dążyłam jednak do niezależności w mojej pracy, a zależność od tego, czy przyjmę, czy nie przyjmę kogoś na sesję, już była dla mnie zbyt wiążąca. I co? I czuję się teraz dużo bardziej niezależna z tym, że mogę nagrywać, jakie filmy chcę, kiedy chcę, ile ich chcę, sprzedawać za takie kwoty, jakie mnie interesują. Jak mam jakiś taki miesiąc, gdzie czuję, że chcę zrobić 3 sesje, to je robię. Jak mam miesiąc, gdzie absolutnie nie chcę robić sesji, wolę się spotkać z moim uległym i gdzieś tam eksplorować femdom na moich warunkach, to też to robię. I dobrze mi z tym, bardzo mi dobrze z tym. Uważam, że to była super zmiana. I wbrew pozorom czuję, że bliżej jest to teraz femdomu niż wtedy, kiedy robiłam sesje komercyjne, kiedy uległy umawiał się na godzinę i w tej godzinie trzeba było wykonać praktyki, które gdzieś tam były umówione, a nie zawsze energetycznie człowiek był dopasowany z tym uległym i często wychodziło to gorzej niż by się chciało, więc... Pewnie też jak z każdą pracą, w której musisz być fizycznie obecny, żeby ją wykonywać, że czasem też jest taki dzień, że jesteś umówiona, a po prostu ci się nie chce, albo masz zły dzień, albo coś w tym stylu, nie? I też musisz w jakiś sposób wejść w tą rolę, bo musisz stworzyć tą fantazję, tak, za którą ktoś ci płaci, nie? No, ja jestem też trochę wiedźmą, powiem szczerze. Dla mnie bardzo istotna jest energia. Jeżeli ja nie czuję z kimś dobrej energii, nie czuję po prostu tej osoby, nie czuję się z nią, z jej energią dobrze, to ja wiem, że ta sesja nie wejdzie dobrze. Bo po prostu mogę udawać, ta osoba może się czuć super, może w ogóle później przez pół życia opowiadać, ale był na super sesji u Lady Per Se, ale ja po prostu będę się z tym czuła źle, bo po prostu gdzieś tam to, jaki ktoś wysyła mi vibe, jest dla mnie bardzo istotne. A dlaczego, jakby co ty masz tej pracy w sensie satysfakcji, w sensie myślę, że sporo ludzi myśli na to tak, że nie wiem, czy coś w taki sposób podnieca, czy to jest po prostu jakieś takie bardziej spełnienie, jak ktoś na przykład spełnia będąc, nie wiem, nauczycielką albo nauczycielem, albo nie wiem, marketingowcem, czy to jest bardziej jakieś spełnienie po prostu zawodowe, czy to też ma jakieś takie konotacje erotyczno-seksualne? Wiesz co, myślę, że tutaj najlepsza odpowiedź to będzie, to zależy. Bo to naprawdę bardzo mocno zależy. To zależy od tego, jaki uległy przychodzi na sesję. Czy jest to uległy, który jest już w klimacie od 20 lat i jest go niesamowicie ciekawy, kocha go eksplorować, jest ciekawy mojego podejścia do samego femdomu i 2 z 3 godzin sesji spędzimy w dużej mierze rozmawiając po prostu o tym i tak naprawdę wymieniając się pewnymi doświadczeniami. Czy to będzie po prostu mężczyzna, który zobaczył sobie bonding i kobiety w lateksie i jest ciekawy, jak to jest dostać klapsa od kobiety w lateksie. No, niestety takie osoby też się zdarzają i nie mówię, że to źle, bo każdy ma swoje potrzeby i nie każdy idzie do Dominy po to, żeby zgłębić swoje jakieś intelektualne uniesienia, którzy tam idą po prostu dla kobiety w lateksie. No, ja gdzieś tam bardzo mocno oddzielam moją strefę seksualną od mojej strefy zawodowej. Z tego względu też na moich sesjach, kiedy jeszcze odbywały się częściej, nie było możliwości jakiegoś kontaktu fizycznego, jakiegoś teasowania. Do tej pory jakby nie ma możliwości, żebym ja na przykład była w bieliźnie, żeby uległy mógł sobie wybrać strój, w którym ja będę. Nie dopuszczam do tego, no bo jednak cały czas mam w świadomości to, że to jest obca osoba, która przychodzi do mojego domu. I nie chcę, żeby ta osoba decydowała, czy ja mam mieć na sobie koronkowy stalik, czy lateksowe spodnie. Chcę, żeby przyszła do mnie jako do osoby Lady Per Se, której stronę przeczytała, której podejście do fandomu ją interesuje, a nie
jak do po prostu jakiegoś spełnienia swoich fantazji erotycznych. I nie mówię, że to źle, bo każdy ma też inne podejście, inne patrzenie na ten temat. To jest jakby absolutnie normalne. Po prostu ja tak personalnie mam, że czułabym się źle, gdybym miała takie poczucie, że ulegli przychodzą do mnie jak do po prostu jakiegoś takiego obiektu seksualnego, który mogą sobie przebrać, ubrać, wymyślić i zaprojektować. No, tak jak mówiłam, u mnie na sesji nie ma kontaktu fizycznego, powiedzmy bezpośredniego, który ma konotacje erotyczne. Dla niektórych będzie to plus, dla innych to będzie minus. Wiadomym jest, że jakby domina sama ustala gdzieś tam swoje limity podczas sesji. I może się zdarzyć, że domina, która normalnie na przykład nie pozwala uległym na całowanie swoich stóp, bo jest to dla niej powiedzmy zbyt erotyczne, podczas sesji poczuje flow, poczuje tą energię i się na to zgodzi. I to nie jest tak, że o, teraz już jest mniejszą dominą. No nie, po prostu miała na coś ochotę i to zrobiła. I to jest normalne. Ja podchodziłam zawsze w ten sposób do sesji, że nie narzucałam sobie sztywnych ograniczeń na zasadzie o nie, pozwoliłam temu uległemu, żeby pocałował moją stopę i jeszcze później całował moją łydkę, czyli teraz nie będę spać przez 3 dni, bo będę czuła, że już przestałam być dominą. No nie. Nie dawałam sobie sztywnych ograniczeń, ale jednak te ograniczenia, które były, no to jakiś tam brak mojej nagości, brak bycia w bliźnie, brak możliwości ustalenia, w jakim stroju będę na sesji. I czy odczuwałam jakiś przyjemność erotyczną podczas sesji? Nie powiem, że przez te kilkaset sesji, które odbyłam w życiu, ani razu nie zdarzyło się, żebym odczuła jakąś przyjemność seksualną. Bo ulegli są różni, sesje są różne. Ale czekaj, jeszcze chcesz skończyć myśl? Bo właśnie nie wiem, czy to już była... co? Myślę, że to można uznać za puentę, no. Jakby jesteśmy tylko ludźmi. Pewnie, pewnie. Znaczy ja myślę, że ważne jest wspomnieć, ale to mnie może poprawi, jak jakby nie mam prawidłowych informacji, ale z tego, co ja wiem, to większość domin w ogóle jakby nie ma, albo żadne dominy nie mają w ogóle seksu, nie uprawiają seksu, nie ma tam jakiegoś stosunku, ani jakiejś takiej aktywności, które są postrzegane jako seksualne ogólnie. A myślę, że część ludzi myśli, że to się kończy na przykład stosunkiem, cała ta gra. Nie, znaczy powiem tak, ja mogę się jedynie wypowiadać za dominy, które ja poznałam osobiście, z którymi rozmawiałam. Jasne, może być różnie. I dominy, które ja poznałam, z tych, które ja poznałam, żadna nie oferuje klasycznego seksu rozumianego jak penis w waginie. I nie spotkałam się z tym, żeby ktoś tego chciał. Jakby zazwyczaj ulegli w ogóle jakby nawet tego nie oczekują. Myślę, że trochę by to zaburzyło całą tą wizję, nie? Tej osoby. Tak, znaczy w jakiś sposób, nie? Że to ma być trochę taka... Tak, jeżeli mężczyzna oczekuje powiedzmy seksu plus dominacji, to najczęściej idzie po prostu do eskorty, która gdzieś tam świadczy te usługi seksualne plus jakąś tam mniejszą lub większą dominację, ale raczej jeżeli ktoś chce iść typowo na BDSM, typowo na dominację, to nie oczekuje seksu, nie oczekuje jakiejś gratyfikacji, powiedzmy, cielesnych od swojej pani. Raczej to troszeczkę na czym innym polega. Okej, pamiętasz swojego pierwszego klienta? Czy swoją pierwszą sesję komercyjną? Komercyjną. Wiesz co, staram się sobie przypomnieć to. Jezu, miałam wtedy jeszcze takie małe mieszkanko. A do ciebie chodzą, tak, klienci, tak, czy chodzili? Tak. Wtedy jeszcze robiłam sesję w mieszkaniu, miałam takie małe mieszkanko. I tak. Pamiętam, mój pierwszy uległy to był komercyjny, to był właśnie ten, z którym nawzajem myśliliśmy per se. To był on, a okej. Okay. Tak, to był w ogóle starszy mężczyzna, bardzo miły. Z tego, co zapamiętałam, to mocno nastawiony na ból, mocno nastawiony na spanking, na jakieś takie bólowe rzeczy, ale też no właśnie bardzo lubił rozmawiać o różnych tego typu rzeczach i powiedzmy ta relacja w pewnym momencie przestała być taką typową relacją komercyjną, że przychodzi uległy, płaci za ileś godzin i wychodzi, tylko gdzieś tam powiedzmy był kontakt mailowy, były rozmowy. Te sesje były często dłuższe niż to, za ile były opłacone, po prostu gdzieś tam no uważam, że też mocno korzystałam na tej relacji, bo też pomogło mi się to mocno rozwinąć jako dominie.
No i myślę, że to była relacja, która wtedy była mi po prostu potrzebna. A stresowałaś się? Tak, oczywiście. No bo wiesz, co innego, wiesz, coś tam próbować z kimś, kto jest twoim jakimś partnerem, albo chłopakiem, albo coś w tym stylu, ale co innego, jak już jednak ktoś za to płaci, więc oczekuje czegoś. Powiem tak, jeżeli ktoś mówi, że nie stresuje się, zanim do jego domu wejdzie zupełnie obca osoba, chcąca, żeby był jej panem i właścicielem i prowadził z nim sesję BDSM, to po prostu kłamie, bo to jest stresujące. To jest bardzo stresujące, bo jesteś postawiony w pozycji, kiedy to ty masz być tą osobą wiodącą. To ty masz wiedzieć, co robić. To nie może być tak, że uległy przychodzi do ciebie i on ci mówi, co masz robić. To jakby zupełnie nie na czym polega. Dokładnie femdom polega na przekazaniu tej siły tobie, że to ty masz kierować, że to ty masz ustalać, co ta osoba ma robić, to ty masz patrzeć na tą osobę, na jej reakcję i w ten sposób dostosowywać tempo sesji, które będzie się odbywało. Więc no to może być bardzo stresujące i to jest stresujące. Myślę, że nieważne, czy to jest pierwsza, dziesiąta, czy 150 sesja, to zawsze jest w jakimś tam stopniu stresujące, tylko w pewnym momencie człowiek się uczy radzić z tym stresem i uczy się, w jaki sposób go ograniczać. I no. Czyli jak w wielu innych pracach tak naprawdę, że dokładnie. Z ludźmi zwłaszcza, nie? Gdzie musisz w jakiś sposób panować nad sytuacją, jesteś za nią odpowiedzialny, za tą sytuację. No jak to wygląda, bo ty mówisz na przykład, wspomniałaś już kilka razy, że z kimś sporo rozmawiałaś, na przykład z 3 godzin, 2 rozmawialiście. Jak to wygląda naprawdę tak, jak sobie mam to wyobrazić, że ktoś do ciebie pisze, i ty mu, nie wiem, wysyłasz formularz, w którym on oznacza, co by chciał robić na przykład, czy, nie wiem, dzwonicie do siebie. Formularz jest bezpośrednio na stronie, więc nawet nie muszę pisać. Tak. Czyli od razu dostajesz formularz z takimi rzeczami, patrzysz na to i stwierdzasz, okej, jestem w stanie po prostu, to mi się podoba. I wtedy co, odpisujesz i umawiacie się od razu na sesję, czy jeszcze jest jakiś... Tak, zazwyczaj tak to wyglądało. No mówię, no w tym momencie już praktycznie sesji nie robię. Musimy ktoś albo jakby bardzo zachwycić swoim mailem, albo coś. O to, jak taka sesja może wyglądać. Ale tak, no taka sesja w zależności od dominy tak naprawdę, no u mnie wyglądało to tak, że dostawałam formularz zgłoszeniowy przez stronę. Przebierając wśród tych formularzy wybierałam powiedzmy te, które mnie interesowały pod względem czasu trwania, pod względem praktyk, jakie uległ wymienił i odpowiadałam. I w zależności od tego, w jaki sposób wymieniony był to wypełniony to był formularz, to albo dopytywałam dokładniej, jakie powiedzmy jest wcześniejsze doświadczenie tej osoby w BDSM, jakie są granice, których jeszcze nie próbowała, a chciałaby przekroczyć podczas sesji, jakie są rzeczy, których już próbowała i wie, że na pewno jej się nie spodobają, jakie są rzeczy, których nie próbowała i podejrzewa, że mogą jej się nie spodobać, ale nie jest tego pewna, no bo też sesja BDSM chyba trochę od tego jest, żeby poznawać siebie, zobaczyć siebie w trochę innych okolicznościach i stać się trochę takim królikiem doświadczalnym w rękach dominy, która używa cię i próbuje z tobą 1000 nowych rzeczy. I później ta osoba przychodzi do ciebie na tą sesję i już od razu od otwarcia drzwi już jest ta dynamika taka właśnie femdomowa, czy jeszcze tam coś dogadujecie wcześniej i później przychodzicie do rzeczy? Znaczy u mnie było tak, wiem, że nie każda domina tak ma i o tym rozmawiałam często z innymi dominami, u mnie jest tak, że konwencja jest od samego początku, od momentu wejścia na sesję jest już czas sesji i nie ma, że ktoś na początku mówi mi na ty i siadamy, palimy papieroska i rozmawiamy, co będziemy za chwilę robić, tylko już od samego początku jest to przekazanie sił i kiedyś na samym początku, jak robiłam sesję, to tak nie robiłam, w sensie na samym początku powiedzmy zachowywałam się normalnie, była normalna rozmowa, ale zauważyłam, że wtedy ciężej jest osobie uległej wejść w ten mindset uległej, żeby ta sesja była fajnie rozwinięta, a w sesjach, które najczęściej prowadziłam, czyli w sesjach godzinnych, zmieścić to, żeby na początku tego mindsetu nie było, później powoli wejść w ten mindset, a później jeszcze z niego wyjść, to po prostu to może zadziałać przy sesjach, które są kilkugodzinne i kiedy człowiek ma czas na nastrojenie się na te różne fazy. Ale w momencie sesji godzinnej lepiej sprawdza się, przynajmniej moim zdaniem, jeżeli od początku wprowadzony jest właśnie ten mindset podziału ról i dopiero później się z niego wychodzi.
To właśnie o to też cię chciałam zapytać, bo to musiałoby być takie trochę dziwne, że wiesz, że dobra, aha, dobra, ustaliśmy, dobra, od teraz zaczynamy sesję, że jest to takie troszeczkę, jakby dziwna sytuacja, że nagle teraz udaję, że jestem trochę w innej roli niż byłam 30 sekund temu, dlatego to chciałam zapytać. Tak, znaczy wydaje mi się, że to jest też dla uległego ciekawsze i fajniejsze doświadczenie, kiedy już od progu, kiedy otwieram mu drzwi, jasne. Ona już jest w tej roli, ona już jest w tym stroju, w tych szpilkach i no tak, bo jakby nie pokazujesz wtedy tego swojego jakby trochę... tego ja, tego normalnego, tej Beaty, Luizy, czy tam Katarzyny, tylko właśnie już od razu jesteś ciągle tą osobą, z którą tak naprawdę on się chciał spotkać, bo się chciał spotkać z Lady Per Se. Tak. Jak to wygląda wtedy, w takim razie, jak to załatwiasz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? No bo to trochę już wspomniałaś o tym na początku, bo to mi się wydaje, że dla mnie jest taki mega ciężkie też do wyobrażenia sobie, że przychodzi ktoś i zupełnie ktoś, kto już ma wyobrażenie, że ty jesteś może jakaś, powiedzmy, nie wiem, frywolna, łatwa, otwarta na wszystko i w ogóle... I może łatwo też jakieś twoje granice przekroczyć, bo może mieć jakieś zupełnie inne wyobrażenie o tej sytuacji. Znaczy, sposób się zabezpieczałaś w ogóle? Tak, powiem ci tak. Miałam parę razy sytuację, że na przykład mężczyzna, który w ogóle nie był uległy, tylko na podstawie jakichś tam moich zdjęć, które mu się podobały, postanowił, że chce się ze mną spotkać. I gdzieś tam w korespondencji mailowej udawał uległego, nawet wypisał praktyki, które go interesują, z zamiarem, że przyjdzie do mnie na sesję i tak mnie urobi, że kolokwialnie mówiąc, skończy się to w inny sposób. I jakby skończyło się to po prostu rozmową zwykłą, gdzie wytłumaczyłam tej osobie, że przykro mi, ale ja nie świadczę takich usług i... No co, i ta osoba zapłaciła za 2-godzinną sesję, z czego sesja trwała 0,5 godziny, po których zorientowałam się, że ta osoba po prostu jest absolutnie w złym miejscu. I zapytałam się wprost, jakby jaki miałeś cel, żeby tu przyjść, czego właściwie oczekujesz. No i wtedy ta osoba przyznała mi się, że tak naprawdę chciała się ze mną po prostu umówić na kawę, ale wiedziała, że ja się nie zgodzę, że on w ogóle nie jest uległy. Miałam tak, no super. I... Wiesz, że jakby nie będę robić z tobą absolutnie nic innego niż to, co było ustalone w korespondencji mailowej. Kawę tam nie ma, picie kawy. Tak, to ja może pojadę już. Ja mówię, okej, no to pojedź. I była opłacona 2-godzinna sesja, z czego 0,5 godziny trwała sesja, 20 minut czekanie na Ubera do domu. Więc nie róbcie tak. Takie typowe bezpieczeństwo po prostu, że masz jakieś takie, miałeś jakieś triki, że nie wiem, telefon chyba przy sobie tak, ale w ogóle jakiś, nie mam teraz pomysłu, zatkało mnie, ale jakiś sposób, jakiś, wiesz, że myślałaś o tym, co by było, żeby ktoś się nie zachowywał tak, jak powinien. Znaczy, powiem tak, zawsze mam w mieszkaniu gaz pieprzowy w żelu, tak w razie co. Moi znajomi wiedzą, czym się zajmuję, wiedzą, kiedy mam sesję, zawsze to gdzieś tam jest ugadane. Jasne. Też jakby nie pozwalam sobie na sesję z osobami pod wpływem jakichkolwiek używek. I miałam sytuację raz, że odesłałam uległego, który był pod wpływem alkoholu. Nie jakoś super wyraźnie, to nie był uległy, który się zataczał, tylko po prostu wyczułam od niego, że jest po alkoholu i powiedziałam, że ja z takimi osobami po prostu sesji nie robię, bo nie czuję się fajnie i nie czuję się bezpiecznie. Myślę, że bardzo pilnuję swoich granic, bo to myślę, że też jest bardzo istotne, żeby zwracać uwagę już od samego początku, czy ktoś wysyła mi jakieś niefajne sygnały, typu próbuje mówić do mnie na ty, typu próbuje wypytywać mnie o rzeczy, które wprost są opisane, że nie są przeze mnie wykonywane na mojej stronie internetowej. Jeżeli próbuję, szukać jakiegoś sposobu, żeby dostać tak naprawdę więcej niż inni, to już jest dla mnie red flag. I tak jak mówię, ja nigdy nie narzekałam na ilość sesji, więc mogłam tak naprawdę wybierać sobie tylko i wyłącznie osoby, które rzeczywiście były zainteresowane sesją mną i nie wykazywały żadnych czerwonych flag, a teraz to już mówię, sesji nie robię praktycznie w ogóle, więc to problem z głowy i ryzyko z głowy.
No bo w pewnym sensie ty też odpowiadasz za bezpieczeństwo tej osoby na sesji, więc jeżeli na przykład ktoś jest pod wpływem, to jest w jakiś sposób twój odpowiedzialny, że stanie się coś, na przykład jego granice zostaną przekroczone i potem będzie żałował. Też nie wiem, jakie praktyki masz, na ile drastyczne, więc... Jakby rolą osoby dominującej jest właśnie to, żeby wiedzieć, gdzie są te granice, żeby potrafić je wyczuć. To stoi właśnie po odpowiedzialności osoby dominującej, żeby potrafić poprowadzić tę sesję w sposób bezpieczny, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ale ja też wychodziłam z założenia, że robiąc sesję z dorosłymi osobami, które nie są pod wpływem żadnych środków, to po ich stronie również leży ta odpowiedzialność, żeby potrafili oni zaznaczyć swoje granice. Że na przykład w trakcie sesji, jeżeli ktoś na przykład 3 dni po sesji by mi napisał, że tak naprawdę to ta i ta praktyka mu się nie podobało i teraz mają traumę do końca życia. W ogóle w BDSM są takie, powiedzmy, dwie trochę wykluczające się, ale jednak trochę działające zasady, że już teraz nie pamiętam tych skrótów, bo one są z języka angielskiego, ale pierwsza z nich właśnie mówi o tym, że consent w BDSM jest najważniejszy i wszystko powinno opierać się na konsencie, a druga, że uprawiając BDSM trzeba się liczyć z tym, że nasze granice w jakiś mniejszy lub większy sposób zostaną naruszone. I dużo osób uważa, że to się wyklucza. Moim zdaniem absolutnie nie. Bo nawet jeżeli w pełni zgadzamy się na jakąś praktykę i chcemy ją wykonać, to może się okazać, że w jakiś sposób jednak ona naruszy to nasze poczucie bezpieczeństwa, że po wykonaniu jej będziemy, nie wiem, mieli wstręt do niej przez jakiś czas, że może to jakoś tak na nas zadziałać. To jest jednak BDSM, to jest poważna sprawa i trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami tego. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrać osobę, z którą chcemy próbować takich rzeczy, właśnie osobę odpowiedzialną, która ma w tym już jakieś doświadczenie i wie, jak zminimalizować ryzyko ewentualnych urazów. I mówiąc urazów, nie mam tu na myśli tego, że ktoś się przywróci i złamie sobie nogę, tylko bardziej tego, że ktoś zacznie się zastanawiać nad tym, w jakim miejscu właściwie jest jego seksualność, jak to właściwie wygląda. To jest bardzo dużo mężczyzn po sesjach dominacji komercyjnych zaczyna bardzo głęboko analizować swoją seksualność, swoją tak naprawdę rolę w społeczeństwie, czy jeżeli podnieca ich to, że liżą buty kobiecie i są w stanie pozwolić sobie na tyle dewastujących praktyk i sprawia im to radość, to kim właściwie są. I fajnie, gdyby robiły to z osobami, które nie będą ich oceniać i które zadbają też o ich komfort psychiczny. Mega ciekawe, co mówisz z tym. Wiesz, znaczy w dominacji, przepraszam, że tak się to zmieniło w monolog, ale... Spoczko, to jest o tobie podcast, nie o mnie, więc tak, wiesz. Mamy coś takiego jak 4 filary dominacji i te 4 filary dominacji to jest mother, lover, bossy i sadist. To są jakby takie 4 role, które kobieta dominująca przybiera w trakcie dominacji. I mami to jest ta rola opiekunki, tej, która ma się zajmować mężczyzną, ma podejmować za niego decyzje, powiedzmy stereotypowo matczyna rola. Bossy to jest rola szefowej, która wyznacza ci zadania, wyznacza ci cele i sprawuje opiekę nad tobą, ale już nie tak ciepłą i miłą jak matka, ale bardziej taką władczą i stanowczą. Lover to jest ten aspekt seksualny, który jest w BDSM, to podniecenie, kuszenie i odmawianie, gdzieś tam cały ten aspekt seksualny. A sadist to jest gdzieś tam ta, powiedzmy, najbardziej, myślę, mainstreamowa część BDSM, czyli ta sadystyczna, czerpiąca przyjemność z bólu, lekko psychopatyczna część BDSM. I w każdej osobie, dominie, która zajmuje się BDSM, gdzieś tam te 4 filary występują w różnym natężeniu, w różnym stopniu. Mogą być dominy, które w ogóle nie czują aspektu mami i nie lubią opieki nad uległymi, a gdzieś tam jedyne, co im się podoba, to powiedzmy aspekt sadist i lover. Albo mogą być osoby, które całkowicie wykluczają aspekt lover ze swojego BDSM i nie chcą, powiedzmy, dokładać do tego tych aspektów seksualnych, a wolą się skupić na... A u ciebie jak jest? Wiesz co? U mnie to znowu to zależy. Mocno zależy to po prostu od tego, z kim ta relacja jest prowadzona. Ale powiedzmy, jeżeli jest to sesja komercyjna,
Staram się, żeby te wszystkie filary były w miarę równe i ewentualnie zmieniały się z biegiem i dopasowywały gdzieś tam do potrzeb uległego, no bo jest to gdzieś tam sesja komercyjna. Ale powiedzmy w relacjach prywatnych, to co zauważyłam u siebie, to że aspekt mamy jest na bardzo rozwiniętym poziomie. Gdzieś tam ta opiekuńczość i potrzeba głaskania po główce. Jeżeli jest to gdzieś tam relacja powiedzmy z partnerem, ze sobą bliższą, no to ten aspekt lover oczywiście występuje. Bossy myślę, że w dużym stopniu też, ale bardziej bym powiedziała, że jest to mommy niż bossy, bo jednak bossy jest pozbawiona tego takiego aspektu powiedzmy dbania o tą drugą osobę, a jest bardziej takim twardym stawianiem drugiej osobie celów i zadań. Sadist? Ja się chciałam zapytać, czy jesteś tylko dominująca, czy też sadystką jesteś, no. Myślę, że to mocno zależy, bo powiem tak, jak kiedyś powiedział mi mój przyjaciel, który jest masterem, który siedzi w BDSM dłużej niż ja mam lat. I powiedział mi tak, jeżeli to akurat było w odniesieniu do mężczyzn, ale jeżeli musisz dusić swoją kobietę i uderzyć ją w twarz, bo inaczej nie dojdziesz, to jesteś pojebana. Jeżeli lubisz dusić swoją kobietę i uderzyć ją w twarz, bo widzisz, że jej sprawia to przyjemność, to jesteś sadystą. Przynajmniej w jego rozumieniu, że jeżeli jest sprawienie komuś bólu jest dla ciebie wymogiem do tego, żeby czuć się fajnie, dobrze, bo inaczej nie czujesz się spełniony i usatysfakcjonowany, to warto, żebyś poszedł na terapię. A jeżeli używasz bólu jako narzędzia do wywołania pewnych reakcji, do stworzenia pewnych rzeczy, to jakby ból może być dokładnie takim samym narzędziem podczas zabawy, jak przyjemność, jak każdy inny czynnik. Po prostu pytanie, w jaki sposób jest używany. Bo, no mówię, tak jak mówiłam, jeżeli jest to używane, bo w inny sposób ktoś nie jest w stanie się zadowolić, no to to jest materiał na przepracowanie na terapii. Moim zdaniem osobiście. A powiedz mi teraz jeszcze tak konkretnie, ile taka sesja w Polsce kosztuje? Mogą być jakieś widełki, nie? Tylko tak już dla wyobrażenia ludziom. Wiesz co, bardzo zależy. Bardzo zależy, zależy od miasta, od wieku dominy, czy dla dominy powiedzmy to jest główny sposób utrzymania, czy domina robi jedną sesję miesięcznie, czy 150 sesji miesięcznie. Jasne. To jakbym miała tak rozróżnić, to powiedzmy najtańsze sesje to jest około 200 zł. Za powiedzmy za godzinę. Zależy, bo niektóre dominy robią na przykład półgodzinne sesje, jeżeli ktoś chce skupić strasznie się na... mało, nie? Wiesz, jeżeli ktoś chce się skupić na jednej praktyce, typu tylko i wyłącznie fetysz stóp, tylko i wyłącznie trampling, no to pół godziny takiej sobie jak najbardziej wystarczy. Jeżeli nie chce rozbudowanej gry BDSM pani uległy, a jedynie jakiś element, to taka sesja jak najbardziej wystarczy. Czyli 400 za godzinę, tak? 400-300 to jest powiedzmy taka najniższa stawka. Znam dominy, które mają stawki po 2000 za godzinę, bo powiedzmy robią często sesje za granicą i jasne, przekładają swoje stawki zagraniczne na stawki polskie. Jeżeli ktoś chce mieć z nimi sesję w Polsce, to płaci tą samą stawkę, jaką płaciłby za granicą. Pewnie. No, ale też częściowo jakoś wybierasz sobie klientów, zwłaszcza jak powiedzmy coś bardziej znane i masz XX tam formularzy, wiesz, ci spływa. Tak. W każdym innym biznesie to podnosisz ceny i w ten sposób przesiewasz ludzi i zarabiając tym samym więcej. Więc okej, czyli to jest dobry biznes. Myślisz, że sporo osób, w ogóle są takie, myślisz, osoby, które to robią głównie dla hajsu? No oczywiście, że tak jak w każdej pracy. Wiesz, teraz to głupio zabrzmiało, no wszyscy chodzimy do pracy. Główny powód, nie będziemy tutaj się czarować, po prostu wszyscy tak kochamy naszą pracę i w ogóle się spełniamy. Nawet tak się spełniamy, że to chodzi o hajs, nie? Ale no cóż, żyjemy w kapitalizmie, więc niestety. No, dokładnie. Fajnie, gdyby każdy pracował z pasji, ale nie oszukujmy się. Kapitalizm rządzi się swoimi prawami. Znaczy, powiem tak, jeżeli komuś rodzi się w głowie myśl, żeby zostać dominą i osoba ta stwierdza, że spotkania z uległymi nie będą przekraczały jej granic, że będzie się z tym czuła okej, że będzie to dla niej fajne i rozwijające i robi te sesje i nie robi przy tym komuś krzywdy,
to ja nie będę takiej osoby nazywać fałszywą dominą, bo ona nie siedziałaby DSM i tak dalej. Jeżeli ta osoba czuje się w tym fajnie i podoba jej się to, to wow, odkryłaś jakąś nową twarz siebie, w której czujesz się dobrze. I jestem bardzo daleka takiej hierarchizacji po prostu domin lepszych, gorszych czy najgorszych. No. Jasne. A powiedz mi, jak to... Moim tak nie działa, no. Jak to wygląda w ogóle formalnie? Jakby ty później wystawiasz fakturę? Znaczy, żałuję, że klient tego nie oczekuje, ale w ogóle, czy to wszystko musi być na czarno? Da się to w ogóle jakoś zrobić legalnie? Jak to wygląda z tej strony? Wiesz co? W tym momencie w Polsce mamy penalizację, czyli świadczenie usług seksualnych bezpośrednich nie jest opodatkowane. Czyli to jest powiedzmy częściowa dekryminalizacja, czyli świadczenie takich usług i czerpanie i korzystanie z tych usług nie jest nielegalne i nie jest też opodatkowane. To co mamy w Polsce nielegalne to jest kuplerstwo, sutenerstwo i stręczycielstwo, czyli odpowiednio namawianie do wykonywania usług seksualnych, pobieranie korzyści materialnych z czyichś usług seksualnych i praca dla kogoś. Może coś pomieszałam, przepraszam, nie jestem ekspertem, ale starałam się to wyjaśnić w jakiś taki najbardziej łopatologiczny sposób, więc tak. Czyli można to robić, można z tego korzystać, ale nie tak, można prowadzenie zarabiać na kimś innym. Tak, prowadzenie sesji BDSM jak najbardziej zalicza się do bezpośrednich usług seksualnych, więc nie trzeba z nich odprowadzać podatku. W tym momencie, tak jak mówiłam, ja zarabiam już praktycznie tylko i wyłącznie przez internet, prowadząc swoje clip story i sprzedając tam filmy, więc to oczywiście jest opodatkowane, bo nie ma znaczenia, czy sprzedajesz film, jak głaszczesz kota, czy jak bijesz kogoś pejczem, musisz od tego odprowadzić podatek, jeżeli na tym zarabiasz. Więc w tym momencie mam swoją firmę, mam swoją działalność i odprowadzam podatki jak każdy, bardzo wysokie swoją drogą, ale niestety. Ale jak robiłam sesje komercyjne, to nie, od tego zarobku akurat nie trzeba odprowadzać podatku. No, ale też się... nie masz ubezpieczenia potem. Tak, no właśnie z tym się też wiąże dalsza część, czyli brak ubezpieczenia i brak składek emerytalnych, więc no. A jak myślisz, że jak jesteś za w ogóle dekryminalizacją, czy nie dekryminalizacją, jak to nazwać teraz poprawnie, bo to nie jest kryminalizowane, no za tym, żeby to było legalne normalnie, jak każda inna usługa. Znaczy dekryminalizacja bardzo dobrze powiedziałaś, bo w tym momencie Sex Work Polska i aktywiści feministyczni jak najbardziej oponują za pełną dekryminalizacją, czyli żeby stręczycielstwo, kuplerstwo oraz sutenerstwo również zostało zdekryminalizowane. Powiem tak, ja nie jestem aktywistką i rozmawiam bardzo często z osobami, które zajmują się tym profesjonalnie, czytają mnóstwo artykułów, mają na ten temat ogromną wiedzę. Tak jak nie, dziewczyny z dwie dupy o dupie, które znam prywatnie i które robią niesamowitą robotę, więc nie czuję się na tyle kompetentna, żeby w tym temacie akurat się wypowiadać. Uważam, że nie wiem, to, że ktoś prowadzi sklep z jabłkami, nie czyni go ekspertem od polskiego sadownictwa. Tak samo to, że ja świadczę, czy świadczyłam usługi seksualne w obrębie dominacji, nie czyni mnie ekspertem w tej dziedzinie, więc po prostu nie czuję się kompetentna, żeby w tym akurat aspekcie się wypowiadać jakoś szerzej. A jaka jest w ogóle, bo to ostatnio jak to wspomniałaś dwie dupy o dupie, że też jakoś otworzyła się bardzo mocno przez ostatni rok w ogóle dyskusja o sex worku w Polsce i oczywiście pewnie ma swoje pozytywne i negatywne strony to, a myślisz, że też zmienia się klimat na przykład w jakiś sposób wokół tego, jak postrzegana jest twoja praca przez, nie wiem, otoczenie czy środowisko i tak dalej? Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie osobiście, to myślę, że największy wpływ na to, w jaki sposób jest nasza praca postrzegana przez osoby trzecie. Nie mówię tutaj o internet i o ludzi, którzy mnie nawet nie znają, bo jakby opinia tak mnie absolutnie nie interesuje. Mówię to wiesz, w internecie możesz cokolwiek zrobić, to tak będzie źle, więc jakby to... Mówię tutaj gdzieś tam o opinii najbliższych i osób, na których opinii mi zależy. To myślę, że to, co najbardziej na to wpływa, to niekoniecznie dyskurs publiczny, czy filmy i tak dalej. Bardziej to, w jaki sposób ja pracuję i w jaki sposób widzą, że ja pracuję, bo jeżeli widzą, że co chwilę jeżdżę do księgowej
Po prostu jestem zarzucona papierami, gdzie podpisuję model release, czyli zgody wizerunkowe aktorów, którzy u mnie grają. Mam całą teczkę pełną papierów z mojej pracy i gdzieś tam mam swoje inwestycje, mam swoje fundusze inwestycyjne i zatrudniam w tym momencie już pierwsze osoby, to myślę, że mało kto byłby w stanie teraz wstać i powiedzieć mi w twarz, że twoja praca to nie jest praca, bo no po prostu naprawdę takie komentarze się zawsze biorą niewiedzy, wiesz, zwykle po prostu. Ja tu przeżyłam na freelancie po prostu lata, to też nikt jakoś nie wierzy, w ogóle mi się wydaje, że jak jesteś na freelancie, to generalnie to wstajesz o 11. Tak, wiesz, wracając do tego, o czym mówiliśmy jakieś pół godziny temu, czyli to, że kreujemy tą pracę, żeby wyglądała tak, że tak naprawdę wstajemy rano z łóżka, zakładamy szpilki i biegniemy z batem na miasto, a tak naprawdę to, co jest poza tym, to, co jest głębiej, to jest bardzo dużo innych aspektów, o których się nie mówi i których się nie widzi, dlatego nie pokazuję tego na Instagramie, ale pokazuję to moim bliskim i osobom, które są przy mnie, żeby widziały, że tak, moja praca to jest praca, która wymaga dużo zaangażowania, dużo czasu, dużo energii, dużo środków i to jest bardzo fajna praca, bardzo ją lubię i uważam, że jest super, ale no nie jest to chodzenie z batem po mieście. Jasne. Super, fajny koniec, że to tak wybrzmiało, że ją lubisz. To ja bym chciała zapytać, co sobie życzysz jako, wiesz, Lady Perse na przyszłość, w jaki sposób byś chciała ten swój biznes, swoje imperium rozwijać i niekoniecznie gdzie się widzisz za 5 lat, ale wiesz, o co mi chodzi, jakby jak sobie wyobrażasz ten rozwój, jeżeli się wszystko uda tak, jak planujesz. Powiem ci tak, ostatnio podliczałam, to w ciągu mojej kariery nagrałam ponad 500 różnych filmów. Co? No. To jest prawie codziennie film, nie? Czy tam co 3 dni jeden film minimalnie? Zależy. No to są filmy, które były nagrywane w okresie około 2 lat z różnymi tam przerwami. Powiedzmy, były dni, kiedy jechałam do studia i miałam cały dzień nagrań, gdzie nagrywałam po 15 filmów w ciągu jednego dnia. Może tak, jasne. Były dni, kiedy nagrywałam 10 filmów, a były dni, kiedy przez miesiąc nie nagrywałam nic, bo powiedzmy nie miałam na to siły, nie miałam na to ochoty i wolałam się skupić na innych rzeczach. Ale no, w tym momencie jest to około 500 filmów. Około 400 z nich jest dostępnych w ogólnej dystrybucji. I no mówię, w tym momencie prowadzę 6 różnych clipstorów. Zatrudniam już pierwsze osoby. Chciałabym, żeby to jeszcze bardziej wzrosło. Chciałabym po prostu rozwinąć to w jakiś sposób. I jestem trochę osobą, która bardzo szybko nudzi się pewnymi rzeczami i kiedy osiągnę już jakiś poziom, to chcę znowu zacząć się zajmować czymś innym. To co jest ten drugi poziom? Tak, ja mam wrażenie, że w tym momencie jestem trochę na tym etapie, kiedy zaczynam szukać też innych rzeczy, typu ostatnio zajmować się fotografią, pomagać innym młodszym dominom, które dopiero gdzieś tam wchodzą w ten świat, pokazywać, jak to może wyglądać. Nagrywanie klipów, zaczyna mnie coraz bardziej interesować też stanie z drugiej strony kamery, montaż, wszystkie kwestie związane z PR-em, z kreowaniem wizerunku, bo myślę, że to jest też coś, co fajnie mi idzie. Sposoby na szybkie rozwijanie social media, tworzenie nie tylko dużej, ale i też zorganizowanej grupy odbiorców, bo tak naprawdę zauważam, że dużo innych domin, które gdzieś tam obserwuję w internecie, mają więcej obserwatorów niż ja, mimo że ja w tym momencie, gdyby zliczyć te wszystkie strony, na których się ogłaszam, to byłoby to około 100 tysięcy obserwatorów, plus minus. To moje pole odbiorców jest naprawdę zżyte. Jeżeli patrzeć powiedzmy na ilość reakcji, które dostaję, wiadomości, maili, tego jakie osoby podchodzą do mnie na imprezach, to chciałabym przekazywać to dalej. Chciałabym pokazać, w jaki sposób można to stworzyć, jak stworzyć sobie społeczność, dzięki której można kreować fajnie swój wizerunek. Czyli ten kurs jak być dominą i kurs jak robić marketing w BDS-ie. Może niekoniecznie kurs, bo wydaje mi się, że jakby kurs to jest... No nie wiem, nie czuję trochę tej formy. Nie czuję trochę formy, że staje się na podium i opowiada ludziom, jak mają żyć. Bo tak naprawdę, żeby wejść w mindset kogoś... Może to kogoś... być przestrzeń po prostu, gdzie ludzie mogą właśnie zapytać o takie rzeczy, które mówią na początku. Znaczy, to, co nie zapytają tam... kumpeli, bo też nie wie, albo
nie chcą. To, co gdzieś tam jakby myślę, że byłoby bardziej moje, no to właśnie takie mentorstwo, ale na zasadzie takiej realnej pomocy tym osobom. Na przykład przez robienie dla tych osób zdjęć, co się łączy z tym, że ostatnio zaczęłam zdjęcia robić trochę częściej. Super. Układania konkretnych planów, w jaki sposób powinny być publikowane posty, w jaki sposób prowadzone powinny być social media, na co na nich uważać. Jakichś takich tworzenie fajnych, gotowych rozwiązań, bo myślę, że taka realna, fizyczna pomoc jest po prostu fajniejsza i po prostu się w tym bardzo dobrze czuję. Takim, że mogę usiąść przed laptopem, spędzić tam 5 godzin i w tym czasie wstawić posty na 10 różnych social mediów, zedytować 10 filmów i porobić te wszystkie rzeczy. I po prostu to mnie nakręca, to daje mi energię i chciałabym to robić może niekoniecznie całe życie dla siebie, bo chciałabym też, żeby skrawek mojego życia pozostał tylko dla mnie i stał się moją prywatnością, ale mogłabym to robić też dla innych. Super, super. Jeszcze w ogóle ostatnie pytanie. Teraz pomyślałam, czy jest coś na świecie, nie wiem jak to zadać to pytanie, coś takiego, że na przykład wtedy wiesz, że ta domina już jest znana na całym świecie albo jest jakoś tak bardzo doceniana, że na przykład, nie wiem, wystąpienie na jakimś evencie w Ameryce na przykład i to już znaczy, że jesteś jakimś tam czołówce, o powiedzmy domin. Tak, jest coś takiego? Jak Donald środowisku? Trump umawia się do ciebie na sesję fotograficzną. Albo ten książę saudyjski. Tak, tak, tak. A nie, to już był. To już, ale on akurat to bardziej chłosta. Nie, wiesz co? Myślę, że to zależy, bo to jakby też zależy, co dla kogo znaczy być dobrą i fajną i rozpoznawalną dominą. Czy to, że, nie, jasne, jasne, no. Że też ktoś, nie każdy tego chce przysieć, nie? Że ktoś przez całe życie ma tylko i wyłącznie jednego uległego, ale takiego, z którym zna się od 30 lat i spróbowali już wszystkich możliwych praktyk i wieś, która ich łączy, jest powiedzmy kwintesencją zrównoważonego BDSM, czy ktoś, kto miał uległych 1500, czy ktoś, kto nigdy nie zrobił realnej sesji komercyjnej, ale tak naprawdę bardzo dużo czyta o BDSM-ie i prowadzi szkolenia z tego zakresu. Myślę, że to bardzo zależy od czyjejś definicji. No dla mnie fakt, że mogę w ten sposób zarabiać, że odzywają się do mnie różne osoby i mówią: wow, czytałem twój opis na stronie internetowej i otworzył mi oczy na temat wielu gdzieś tam kwestii, albo wow, fajnie mi się czyta twoje Q&A na Instagramie, bo widać, że masz w tym fajną wiedzę, albo bardziej na żywo spotykam ludzi gdzieś tam na imprezach BDSM-owych w Polsce, nie w Polsce, i te osoby podchodzą do mnie i mówią mi po 5 minutach rozmowy: wiesz co, właściwie to my cię znamy. I to jest coś, co się często zdarza. Nawet ostatnio była sytuacja, że para, którą poznałam na imprezie, przyznała mi się po chwili, że rzeczywiście mnie znają i kojarzą, bo niewiele jest domin z krótkimi włosami w Polsce. I to jest na pewno fajne, bycie powiedzmy w ten sposób rozpoznawalną, ale to, co gdzieś tam dla mnie jest najfajniejsze, to to, że te osoby gdzieś tam doceniają to, widzą gdzieś tam ten wkład, że te sesje fotograficzne, które publikują, są fajne, profesjonalne, że nie powielam jakichś szkodliwych stereotypów na temat dominacji, że staram się czasami rozprawiać z jakimiś tam szkodliwymi mitami, że okej, rzadko, bo rzadko, ja nie jestem aktywistką, ja nigdy nie chciałam być aktywistką i mówię o tym otwarcie, ale tak, ale gdzieś tam raz po raz zdarza mi się wyrwać z jakimś tematem i staram się nie być po prostu w tym szkodliwa i mówić to, co myślę. I ekstra. I znowu strasznie długa odpowiedź na bardzo krótkie pytanie. Ale to dobrze. Co czyni dominę super spełnioną? Nie, dominą, no to myślę, że odpowiedziałaś, że to zależy. Ja myślałam, że może jest, wiesz, jakiś kurde festiwal domin, znaczy, gdzieś tak, na przykład. I są, taki są jakby coroczne bale Madame Carmel. Są gdzieś tam dla niektórych wyznacznikiem jest powiedzmy robienie sesji za granicą w egzotycznych krajach, dla innych będzie to rozwinięcie jakieś niesamowite swojego OnlyFansa. Są gdzieś tam dominy, które są bardzo rozpoznawalne i które współpracowały z ogromnymi studiami
z ogromnymi wytwórniami filmów, tak jak na przykład Dominatrix Iris współpracowała z Deeper, czyli jedną z największych i najbardziej prestiżowych wytwórni porno i kręciła dla nich filmy FM domowe jako Domina, to gdzieś tam też jest takie wow, jak człowiek o tym czyta i to ogląda, tylko wszystko zależy od tego, jakie kto sobie ustala cele i kto, co dla kogo jest wielkością tak naprawdę. I, co, i czy w ogóle potrzebuje być wielki tak naprawdę? Tak, to tak, tak. Bo nie każdy jest, ma taką potrzebę, nie? Tak, prawda jest taka, że można być sobie po prostu kobietą, która lubi dominować, mieć swojego jednego partnera przez 30 lat, mieszkać sobie w chatce w lesie z parą kajdanek i jednym batem i czuć się super spełnioną dominą, nie czuć potrzeby rozwijania tego. Dobra, dzięki wielkie w takim razie za swój czas. I też pokazanie jakiejś, wiesz, trochę innej strony swojej, jako bizneswoman, która wiesz, ogarnia cały ten system i sobie świetnie radzi zawodowo, więc to jest też mega super, żeby to pokazać, bo myślę, że często ludzie mają takie wrażenie, że wiesz, widzą ładną dziewczynę w lateksie i myślą, że pewnie jest głupia. jak po prostu robię takie zdjęcie, bo nic innego nie umie i w ogóle jest głupia, bo po prostu pokazuje świeci cycem, to akurat ty pewnie nie, ale generalnie wiesz, o co mi chodzi, jaki flow. Więc myślę, że to też jest super pokazanie, że to też jest zupełnie legit praca i że można to robić mając różne podejście do życia. No tak, oczywiście, wiesz, ile ludzi tyle podejść tak naprawdę i... No. Jasne. A jak ktoś by chciał gdzieś znaleźć, obserwować, zobaczyć twój content, kupić twój content, to może mieć z tym problem, bo nie akceptuję obserwatorów z Polski, którzy nie są osobami z klimatu BDS-em. A, okej. Okay. Tak, to jest. A na OnlyFans też? Czy... Nie, na OnlyFans nie. Na OnlyFans ale... możesz sobie kupić, tak? Tak, znaczy mam taką zasadę i to jest właśnie to, o czym też mówiłam w kreowaniu wizerunku i tworzenia sobie grupy docelowej, która jest potencjalnie grupą zżytą i zainteresowaną kontentem, który tworzysz, że staram się minimalizować ryzyko bycia obserwowaną przez osoby, które tak naprawdę nie są zainteresowane kontentem, który tworzę. Znaczy, no wiadomo, jeżeli zobaczę obserwatorów, którzy obserwują ciebie, to będę wiedziała, że to są osoby, które przyszły z podcastu i rzeczywiście są zainteresowane gdzieś tam moją osobą i moim kontentem, ale ogólnie jeżeli chce mnie zaobserwować, powiedzmy, ktoś, kto absolutnie nie wpisuje się w moją grupę odbiorców, po kim widzę, że to nie jest potencjalny konsument mojego kontentu. Nie wiem, na Instagramie może to być osoba, która jest niepełnoletnia, to może być osoba, która obserwuje zupełnie przeciwny kontent do mojego, to staram się takich osób nie wpuszczać, bo po prostu daje mi to poczucie bezpieczeństwa i tego, że docieram dokładnie do tych osób, do których chcę docierać. No to też tak w ogóle w social mediach to nie ma takiego znaczenia, jak ktoś cokolwiek, chociaż podstawy marketingu wie, że czy masz 10 tysięcy, jak na przykład ktoś ma, nie wiem, 10 tysięcy, ale 9 zupełnie nierelewantnych obserwatorów, którzy w żaden sposób nie pomogą na przykład jakiegoś produktu sprzedać, czy w ogóle nie reagują. Więc tak, lepiej mieć mniej, ale takich, którzy mają coś do powiedzenia i są coś relewantni. Super, dzięki w takim razie za ten i smacz tego życzę. Ten głos to pewnie czeka z początku. To już pewnie odcinka. Jest zimne, ale... O Jezu, to przykro mi, ale bad timing. Na szczęście to sushi. Niech się goście ten... A, to sushi to będzie lepsze nawet, tam zawsze piszą, żeby zostawić w temperaturze pokojowej na kilka minut, żeby było lepsze doznania kilka smakowe. Minut, godzinę. Albo godzinę, no to akurat widzisz. To jednak good timing. Dobrze, to jeszcze raz również bardzo dziękuję. Cześć. Cześć.